Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, zapraszam na kontynuację przygody w Rezone. Jeżeli dobrze pójdzie, to możliwe, że dzisiaj ukończymy grę do końca. To by też było dla mnie spoko wyjściem. Mógłbym się skupić na innych produkcjach. Ale to zobaczymy, jak nam pójdzie, bo tak właśnie mniej więcej do końca jest godzinka jeszcze gry. Tak pi razy oko oczywiście, w zależności od tego, jak będziemy poglądali na dziury i tym podobne. Czy my tu nie byliśmy już czasem? Bo te kamyki już układaliśmy. Jest takie miejsce. No podejrzane. Zanim pójdziemy tam, to jeszcze chciałbym tu pooglądać do końca. Nie kojarzę tej miejscówki. Prawie ci wyszło, nie? Nie. Się wyjaśni, jak znajdziemy jakikolwiek list, jeśli to będzie nowy list, znaczy, że tutaj nie byliśmy, prawda? O, właśnie. Już wiemy, skąd te łodzie tutaj się wzięły. Była kiedyś rzeka, gdzie regulowano prawdopodobnie jej poziom, wszelak, nie wiem, załadunkowych, ładunkowych, tymi zamykaniami wrót. Była woda, było życie, nie? Dobrze, śmigamy. Tylko zerknę, czy tu coś jest z tej strony. Jeśli nie, to śmigamy tam, gdzie byliśmy przed chwilą. A jednak coś tutaj jest, widzicie? To było wejście, okej. Okay. Wielkim zamkom mówimy stanowczo nie. Woda i ludzie powinni być wolni. Nie można odcinać większości na rzecz nielicznych. W obecnej kryzysowej sytuacji naszym obowiązkiem jest solidarność ze wszystkim, co żyje. Ograniczenie wody to ograniczenie nas wszystkich. Zapraszamy na regularne sesje informacyjne w stołówce Kolektyw Białej Wody. Okej, okay, i to jest tak, nowy listek, świetnie, jest po kolei. Całe szczęście. No to śmigamy dalej. W takim razie. Póki co mamy wszystko, a właśnie, a włączmy zaraz jeszcze GPS-a nam pokaże. Czyli nasz mały, genialny... A nic nie pokazuje, nie? Tutaj, główna droga i coś zielonego. No okej, okay, śmigamy. Okej. Okay. Wiem, że tu już oglądałem, ale takie zboczenie zawodowe. Okej. Okay. No i kolejny listek. Liczna stołówka. Nadchodzące wydarzenia. Stały zespół do walki z niedoborem wody. Okej. Okay. Polacje charytatywne na rzecz kolektywu Białej Wody. Sztaty Złotej Rączki. Przyjmujemy wszystkie sprzęty. Okej. Okay. Uwaga. W celu zmniejszenia ścisku stołówka będzie otwierana jedną prymę wcześniej. Jeśli chcesz pomóc w kuchni, przyjdź na początku drzemki. Wszyscy mile widziani. Okej. Okay. Szybkie zetknięcie na... Schemat listowni. Brawo. Okej.
Okej, okay. O, tu znowu. Kurczę, teraz lecę z tymi wiadomościami, nie? Nikt już tu nie przychodzi. Nie sprzedałem ani jednego kwiatka. Może powinienem zmienić zawód? Tylko, że nie umiem nic poza opiekowaniem się roślinami. Może będę pisać wiersze? Albo chociaż spróbuję. W górze róże, na dole akacje. Wszyscy uciekli. Chyba mam rację. Okej, okay, tak. Dobra. To były te purchawki. Okej, okay, no to wygląda, że tam to podejście będzie chyba główne. Albo i nie, się okaże zaraz. Tutaj nic. Tutaj byliśmy, bo to jest ten dół. Okej. Okay. Rabina, welcome to. Tu jest coś, którego chcemy teraz skorzystać? Nie, ale skorzystamy najwyraźniej później. Do pewności. Prawo. Czy pijesz, kolego? Bez zmian. No to śmigamy. Okej. Póki co to nie łapię jeszcze. Tam bym się chciał dostać. Jakkolwiek chciałbym się to dostać. Poproszę. A tu coś? Podskocz. Aha, to tak działa, okej. Okay. Skoczysz, kolego? Mam na to pewien pomysł, nie? 3, 4. Brawo, ty. Ja teraz zrobię taki mały myk. Dziękuję. Bo my chcemy się dostać tutaj. A i tak chyba innego wyjścia nie ma, nie? Bo tam nic nie widzę. Stąd nie coś i tak idziemy tutaj. Okej. Okay. Opuść się, kolego. Możemy to zrobić na dwojaki sposób, nie? O właśnie. Taki najprostszy. Okej, okay, będzie można z tego skorzystać za chwilę. Spoko. Póki co. Kurchawki nam troszkę. Jeszcze są mega, nie? Okej. Okay. I gdzie my tu możemy? Tutaj nie ma nic. Tam trzeba się dostać, jakkolwiek. Raz. I to powinno wystarczyć. Brawo, brawo ty, kolego. Pania Express, numer 37. 8 ochtów i 2 kwinty pożizą. Wstępniak. Wtedy może wreszcie przyjrzymy się stworzeniu ze świata zewnętrznego. Tkaczkom. Tkaczki jako jedyne występują we wszystkich, a przynajmniej wszystkich mam na znanych, rejonach wieży. Sami zapuszczają się nawet do tuneli. Są to średniej wielkości ptaki o białym upierzeniu wyposażone w charakterystyczny niebieski grzebień. Chyba już widzieliśmy po drodze. Często możemy obserwować, jak unoszą się na pionowych prądach ciepłego powietrza wnoszącego się przy zboczach wieży. Są niezwykle ciekawskie, dlatego odwiedzają trasy wspinaczkowe, obserwują i rozmawiają o tym, co się dzieje z innymi osobnikami. Tkaczki są nie tylko bardzo towarzyskie, ale mają też niezwykły talent budowlany. Wspólnymi siłami tkają rozbudowane gniazda z wieloma wyjściami, w których mieszkać może nawet kilkadziesiąt osobników. Wytrwale wzmacniają i powiększają swoje konstrukcje, dlatego nieustannie poszukują kolejnych gałązek do budowy, stąd powiedzenie pracowania tkaczka. Czy wiesz, że grzebień tkaczki otwiera się i zamyka w zależności od humoru zwierzęcia? Otwarty grzebień oznacza, że tkaczka jest zaniepokojona lub rozdrażniona. Ale dość już gadania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o życiu i zwyczajach tych niepozornych, ale fascynujących ptaków. Drogi wydawco, przeczytałem dopiero wstępniak, a już się we mnie zagotowało. Wszystko pięknie, ale może warto by się zastanowić, zanim opublikuje się takie bzdury. Tkaczki to złodzieje. Bez przerwy kradną mi drewno, żeby budować te swoje głupie gniazda. Rezygnuję z prenumeraty. Podpisano niezmarnowany obywatel.
Nie dogodzisz wszystkim, nie? Nie ma takiej opcji. Pokaż, jak to wygląda. Obiecująco. Jeszcze tylko zostały. 5 zostało jeszcze, ok. No dobrze, teraz gdzie? Wygląda, że tutaj jest przejście, nie? To korzystamy z dyndla. Okej, i w tym kierunku, panie. Raz. Och, wyszło ci. Teraz masz to, kolego. Pięknie. Okej. Dziękuję, chłopaki. Prawie się udało. Prawie się udało. Jeszcze raz. No skakaj. Co jest z tobą? No, świetnie. Dziękuję. Teraz tak, tu. Czy tu? O, tu jest w ogóle coś, co może mnie zaciekawić na swój sposób. No właśnie, bo tu kamyczki są. Pięknie. Brawo ty. Po drugiej stronie. Aha, i tak byśmy tutaj dotarli, nie? Czekajcie, no. Un momento, por favor. Okej, to tu rozumiem. To jeszcze mnie, moi drodzy, ciekawi tamto wejście do góry, co jest tam na tej skute skalnej. Bo tu wygląda, to była kontynuacja drogi, tak. Uwaga, będzie skok. Albo nie, nie ryzykuję. Nie. O. Chyba to musimy zrobić po ludzku. Panowie, jeszcze raz was potrzebuję. Dziękuję. Idziemy zakręcone z tej strony, tak na szybciocha. Dziwo nic. Okej, okay, no. Dobrze, tak. Uważasz, że nic? Wbij tutaj. Ale wbijaj się, kolego. Co jest z tobą? Na uparciu. Okej. O, tu coś jest. Już tego ponuractwa, przyjacielu. Sytuacja nie jest aż tak beznadziejna. Jestem pewna, że rezerwy wody są zarządzane przez kompetentnych ludzi. Nie wątpię, że mają plan, jak nas wyciągnąć z tego bałaganu. Uwierz mi, nie ma się co przejmować. To co? Podasz na herbatę? Napełniła basen. Pływanie przepędzi wszystkie smutki. Okej. Okay. Jedna osoba, która ma gdzieś oszczędzanie wody, nie? Sytuacja? Jest okej. No to wbijamy. Ok.
Okej, okay, odpocznij sobie rączy. Panowie. Wie? Warto wejść. Okej, okay, mam to do mnie kolejne podejście na to wejście, bo tu coś mi chłopak świrował właśnie na tym przejściu. Próbowałem to zrobić na szybko. I właśnie, no nie, tu było jeszcze ok, ale tu skakując przez ten wypust, czy to wygięcie, to by chłopak nie radził, nie? Dobrze, przygotuj się, bo zaraz skaczemy. Dziękuję. Ciągniesz go? O, pięknie. Jakby coś, sobie są to punkt zaczepienia. My w ogóle musimy jeść chyba tutaj, co? Mamy to. Mam taką nadzieję przynajmniej. Mamy to. Ja tu nie chcę więcej skakać. A teraz mnie zastanawia tamto miejsce. Bo tu jest czytanka. Jak dobrze widzę. I zaraz tam pójdziemy. Tu i tak nie mam przejścia. Okej. Okay. Idź chłopaku. Na dół musimy się zsunąć. Tak, widzę, że jest kratek, który nas z powrotem doprowadzi na górę. To teraz? O, dobry jesteś. Ja bym tu już spadł. Okej, okay, świetnie. I na sam dół, kolego. Na sam dół. A czekajcie w ogóle. Nic nie ma, nie? Aha, nie, tam jest jakieś przejście, okej. Okay. O, już święty tutaj jest, świetnie. Pięknie. Czyli to nie baczy ten kalko, to była informacja o tym, że mamy tutaj kolejny... Kolejnego tego czegoś tutaj. I pięknie. Uruchamiamy GPS. Kolejne rzeczy tam. Tutaj. Mam nadzieję, że nic. Nic. Świetnie. W takim miejscu nie ma czytanek, nie? Tam nie ma co nawet patrzeć. Ja mogłem to uruchomić później, nie? To bym wjeżdżał od razu do góry. Dobra, śmigamy. Na bokach nic nie będzie pewnie, nie? Nie. Okay. Okay, kolejna większa lokacja. O. A się coś tych kamyków ostatnio więcej odnajduje. Nic. O, ten kolega chodzi. Cześć.
tutaj bez czytanki, bez tym razem. O dziwo, nie. To był mój błąd, nie? O, właśnie teraz. O, tutaj nie ma nic, tak tylko zerknę na szybko. Chyba nie ma wyjścia do tej dziury, nie? Mam taką nadzieję przynajmniej. No to śmigamy. A i dlaczego się nie zapałeś? Dlaczego skaczesz drugi raz, im powiedz? Kto ci kazał? Brawo. Ej. Może być i on? Czemu nie? Myślałem, że dłużej pojedzie. No dobrze, ale my idziemy w tym kierunku. A co, co z tamtą stroną? Chyba nic, nie? Mam nadzieję, że mamy dobry kierunek obrany. Okej, już tu idę do was, koledzy moi najdrożsi. Dziękuję. Brawo. Nie, jeszcze nie. Okej, jednak ta strona jest ważniejsza. Może i dobrze się stało. Damy sobie zaczep. Pięknie. I wbijamy do góry w takim razie. Okej. Wow. Interesujące. Tu jest jakieś przejście. A tutaj? Tu jest jakby kontynuacja, nie? GPS-a pokaż. Tam, tam i tam. Idziemy pierw tam zobaczyć. O, jak ładnie. Już wiem, co tutaj będzie, nie? Otóż to. Nawet po kolei. Pędy odbicie. Podkromienie kamienia. Woda szepcze cicho, ziewa przeciągle i spokojnie idzie spać. Tylko sobie odznaczę ten list, co tutaj mieliśmy ostatnio. Już tylko 6 zostało, okej. Okay. Tu chyba 2 odbianki, nie?
Tutaj nigdy listków nie było, ale tylko zerknę i śmigamy dalej. Nie, te meduzy są piękne. Cudo. Nie tu kolego z tej strony, o właśnie. No tu jest pójście w prawo. Też. No bo ta droga to jeszcze ma, ok. Pójście i złap się, dziękuję. Nie męcz się, kolego. Ale odłóż tą linę. No właśnie, tak ci mówię. I wbijamy do góry. Dziwny sposób to zrobiłeś, no ale okej. Liczy się efekt końcowy. Odwróćcie do mnie. No właśnie, tak. Okej. Gdzie teraz, moi drodzy? Gdzie teraz? Tam. Okej. Co? Nie doskoczysz, nie? No właśnie. Raz. No powiem wam, tu jest troszkę daleko, nie? Czy ty się możesz tego złapać? A nie, co? Okej, tu, nie widziałem tych kamyków. Okej. Okej, było ciemno, nie widziałem tego, że tu też nie da się złapać. Spoko. Brawo, ty. Wybacz mi, idę, ale muszę iść na targ. Kupy wody znowu szwankuje. Sprawa robi się coraz bardziej skomplikowana. Naprawdę sądziłem, że jak zatrzymamy wodę, ale nic nie da się zrobić. Zbiorniki są puste. Czas na bardziej drastyczne zmiany. Co by się stało, gdybyśmy od początku pozwolili wodzie płynąć bez ograniczeń? Zanudzam cię swoimi przemyśleniami, ale czasami mam wrażenie, że popełniliśmy wielki błąd. Dzielnicy marynarzy zapada się pomoc. Dałabyś radę się tym zająć? Ejron, mamy tu niezłe urwanie głowy. Będę musiała złapać jakiś nowy zespół. Isai jest już przy dwóch filarach. A co do reszty? Nie wiem, co powiedzieć. Jest jak jest. Dobra, karny sprzęt i do dzielnicy marynarzy. Pokażcie, czy my czegoś nie pominęliśmy przy okazji? Jest, jest dobrze. O, jak pięknie. Blanki 3 jednak, nie 2, okej. Okay. Tutaj nic, nie? O, jedziemy.
Okej. Ej duży, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Wciąż trochę przeraża mnie myśl, że wisisz nad tym zbiornikiem. Jest za wielki. Nie zostaliśmy stworzeni do otwartych przestrzeni. Lepiej byłoby ci w tunelach, przytulniej. Pewnie już słyszały, że barka Ann wróciła na suchy ląd. Twierdzi, że dalej nie popłynie. Ale powinieneś ją go... co? Ale powinieneś ją go zobaczyć? Nigdy nie było takie zajęte, okej. Pracuję w schronisku dla Zaurów, czy jakoś tak. Nie do wiary. Kto chciałby ratować Zaury? Wyglądają, jakby były wiecznie na kogoś wkurzone, jakby nas oceniały, ale Ann nie miało łatwo, więc dobrze znowu widzieć uśmiech na jego twarzy, jego twarzy. Ciekawe. Tylko to się liczy. Twój ojciec zagrał dla ciebie piosenkę. Była przepiękna. Niech ci prądy ci sprzyjają, gdziekolwiek jesteś. Okej. Świetnie, tylko 4 listy zostały do końca. O, cześć kolego. No dobrze. Czyli tam, tak? To zobaczmy. Okej, do góry kolego, do góry, do góry, do góry, do góry. Brawo ty. Nie tu, nie tu, gdzie ty się łapiesz? Tu się złap kolego. No, dziękuję. Czy tu coś ciekawego? Nic póki co, ale w każdym razie... No, wbijamy do góry. Albo i bok. Jak to woli. O. Okej. Póki co idzie dobrze. Dasz radę? Pewnie, dasz radę. To jak nie ty, nie? Za chwilę. Okej. Nic tutaj chyba nie ma ukrytego. Włącz GPS. Tam. Okej. I tam. Okej. A tutaj nic. Świetnie. Całe szczęście dało się to zrobić z tej strony. O, notatka. Jesteśmy hydrotechnikami. W ciemnych tunelach prowadzimy, czyścimy, nawigujemy poprzez rzeki i strumienie. Aby woda mogła zawsze we dnie i na niebie nawadniać, wypełniać, odżywiać wszystko, co żyje. Dziękuję. Szybkie zerknięcie okiem. Świetnie. Tutaj nic, nic. Gdzie? Tam? Tam na dole? Chyba tak, co? Bo tutaj nic innego nie... widać. Raz. Ja bym od razu tutaj skakał. Och, prawie ci się udało, nie? A może spróbujmy, po co się męczyć chodzeniem po tych skałach? Tyk. Ach, odbija się od nich. Skubany. Dobrze, to już nie... będzie to jak gra tego chce, no. Nie no, lokacja mega. Tyle trzeba przed projektantem, nie?
Okej. Aha, okej, to są robaczki takie chodzące, w porządku. O! O, widzicie, bym przegapił teraz. Często się zastanawiam, co by było, gdyby deszcz powrócił. Myślisz, żebyśmy się spotkali? Może żylibyśmy gdzieś równolegle, nieświadomi swojego istnienia. I tego opróżniającego się z każdą drzemką wielkiego zbiornika przepełnia mnie rozpaczem, ale nic nie poradzę przy tobie, czy tylko szczęście. Czy to było wszystko kiedyś wodą zalane? Chyba tak, bo to są statki, nie? Rozbite statki. Kurczę, no. Pokażcie. Brawo, tylko dwa zostały. Wow. Ciąg dalszy. No to co, śmigamy. Tu jakiegoś listu, nie? Nie, nie. GPS, poproszę. Do góry. To jest ten jeden, co został. Tam nic nie ma. Okej. Okay. Nie? Okej. Okay. Tutaj nic, nic. On tam zerka cały czas, nie? Gdzieś tam patrzy. Tam nic nie ma, okej. Wyżej, 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 wyżej tą liną. No właśnie. No już byłeś prawie. No co jest z tobą? Tak, to tak. No właśnie. Kolejna wina do góry. Świetnie. Ja chcę się tam dostać jakoś. Na przykład tak. A co jest z tej strony? Dalszy, okej. Okay. Brawo ty. Okej, tutaj nic innego nie ma, bo już miałem podejrzenie, że tu coś ukrytego będzie, ale nie widzę. Nie ma. Czy to czasem... Czekajcie, czy to czasem nie jest? Nie jest, okej. Całe szczęście.
Aha, okej, dobra, już widzę. To jest troszkę gorsza teraz sytuacja, bo mówimy to tak. No i bardzo ładnie. Dziękuję. Wow. A kopuła, nie? Rozdział 5, Miraż. I chyba jednak to nie będzie ostatni odcinek, bo tak patrzę na nagranie, mam już 57 minut, tam pewnie trochę mam do wycięcia, także i tak 40 minut będzie na bank. Także widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już naszym najprawdopodobniej i na pewno raczej ostatnim odcinkiem. I zobaczcie, jaka zmiana klimatu, nie? W ogóle wygląda, gdyby wodę ciągło do góry. Widzimy. A na tą chwilę dziękuję Wam serdecznie za trwanie do końca. Się spodobał, skorzystajcie 4 razy za. Zasubskrybuj, za lajku, zapisz komentarz, za widzę ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej.